drogi wszyscy chować się. Łebski, Harry, ma swój dzień. W miasto rusza cały gang. Już kocury idą w tam. Chcą się wspiąć na szczyt, od rana kręci się ten młyn. Każdy w bandzie ma swój szyk, zauroczy ciebie w mig. Gdzie innych trzeba stu, tam tylko kilku nas wystarczy. To proste jest jak drut, bo wszak nie może być inaczej. Figiel, kawał, numer, szpas, to żywioł dla każdego z nas. My spełniamy każdą chęć, u nas dwa i dwa to pięć. Z drogi wszyscy chować się, Łebski, Harry ma swój dzień. W miasto rusza cały gang, może pośród nich zjawisz się i ty sam. Łebski, Harry i kuzyn Spajka. Dobra, 9. No i mam dwa twoje forty. Poddajesz się teraz? A to dlaczego ciągle mam przewagę 30 tysięcy punktów? Wiesz, co ci powiem? Czasami straszna z ciebie maruda. Och, martwię się o Harego i Spajka. Tak, jakoś strasznie tam cicho. Nie martw się, stary. Jeżeli Harry będzie niegrzeczny, Spike sobie z tym poradzi. Chodźże tu wreszcie! Dorwę ją, dorwę ją! Już dwie muchy dziś do mnie dopuściłeś. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Proszę, wybacz mi. Dobra, żeby mi się to nie powtórzyło. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jak on ładnie przeprasza. Wspaniale będzie znowu zobaczyć kuzyna Spajka. Szczekanie tego kundla przyprawia mnie o ból głowy. Szczeniaczek musi się chyba umyć. Mam nadzieję, że jest tu ktoś twardszy od tego kundla. Lubię większe wyzwania. Ile razy mówiłem ci mocniej? Lubię mocniej. Tak, tak, zapomniałem. A co z ramionami? Nie czujesz, jak są spięte? Jak teraz? Lepiej, ale jeszcze popracuj nad tym. Chyba słyszałem głos kuzyna Spajka. Bardziej w lewo, no. Och, przestań wreszcie, Spajk. Wiesz, że nikt nie lubi płaks. Widzę podwójnie. Chyba za długo leżałem na słońcu. Co temu kotu się stało? Chyba jest głodny. Nakarmi go. Dobra, nauczę cię obrony. Podnieś łapy i spróbuj mnie uderzyć. Uwaga, przygotuj się. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Na niektóre rzeczy nie mogę patrzeć. Powinienem był postawić na nokaut w pierwszej rundzie. Dobrze się czujesz? Świetnie, świetnie. Ale odbierz ten telefon. Nie martw się, dzwonienie w uszach ustanie za miesiąc albo dwa.
Mówię ci, nie ma się czego bać. Jak tylko wyjdziesz za rogu, łapiesz go, no i trach. Jaki cichy dzień dzisiaj. Mogę się pobawić. Już idzie. Przygotuj się. Nie! Tym razem Spike ma szansę wygrać. Ciekawe, kiedy Spike zorientuje się, że walczy z bólem. To chyba odpowiedź na moje pytanie. Jakoś głupio się czuję. Nie martw się, jestem pewien, że to zadziała. Musisz teraz tylko wystawić przez tę dziurę swój ogon, który kot się oprze dużej, tłustej myszy. A moglibyśmy dać temu spokój. Nieważne. Ojej, duża, tłusta mysz. O rany, to mój szczęśliwy dzień. Mówiłem, że to zadziała. Ale silny ten kot! Rany, mało brakowało, co? O-o! No, no i świetnie się udało, co? A nie mnie! Kamuflaż, to zawsze działa! Kiedy podejdzie, wciągniemy go tu i trach! Zrobimy z nim, co zechcemy! Jesteś pewny? Ludzie powinni robić porządek ze śmieciami. Kamuflaż zawsze działa, prawda? Grzeczność zawsze popłaca. Do zobaczenia na dole, chłopaki! Kręci mi się w głowie! Zamknij się! To był doskonały start! Wiesz, co musisz zrobić? Musisz wyzwać tego kota na walkę w obecności całej dzielnicy. Zapomnij. Co? A to, że odchodzę. Chcesz się z nim bić? Świetnie, ale na mnie nie licz. Dobra, więc sam będę bronił honoru wszystkich psów, bo niestety mój kuzyn to kurczak. Wyzywam więc Harego do walki na pustej parceli przy ulicy Wiązowej. Jeśli ma on choć odrobinę odwagi, przyjdzie tam dzisiaj o 4:00. Będę tam, nie musisz się tak drzeć. Jesteś gotowy? Oczywiście. No to walcz! Puszczaj mnie! Skoro nalegasz? Natychmiast złaź ze mnie! Robi się! Hurry!
skończę, zanim uda mu się zrobić mi krzywdę. A masz! Tak, to na pewno jest kuzyn Spajka. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? O tak, gdzie jest ten chłopak z lemoniadą? Już idę, proszę pana, pyszna, zimna lemoniada. Ojej! Ach, jak ciężko dzisiaj o dobrą służbę. Heh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